No jestem razem z wami na pikniku dla Patryka, naszego mieszkańca, członka gminnej rodziny, który potrzebuje naszego wsparcia. 20-paroletni chłopak, który niedawno założył rodzinę, zmaga się z ciężką chorobą i właśnie jak to w rodzinie, wszystkie ręce na pokład, wszystko robimy, żeby nie szedł sam. Bierzemy w sprawę swoje ręce i razem z jego najbliższą rodziną, kilkaset osób postarało się zorganizować dzisiaj wyjątkowe święto, którym głównym celem jest pomoc, szczytny cel i wielka, wspaniała pogoda, która cały czas trzyma poziom, sprawiły, że chyba skarbonki będą bardziej zapełnione niż się spodziewaliśmy. A z drugiej strony, kto jak kto, ale w rodzinie wtedy wszystkie problemy związane z dotychczasowymi musimy i powinniśmy sobie pomagać, a jednocześnie mamy tą pewność, że członkowie rodziny nie zostawią nas samych. I wydaje mi się, że to jest chyba największe przesłanie dzisiejszego dnia, bo to, że uwolniliśmy się z zamknięcia i jesteśmy tutaj razem, to jest jedna nagroda, ale myślę, że największą nagrodą dla nas wszystkich jest to, że nasza gminna wieliszewska rodzina dzisiaj staje na wysokości zadania i możemy być chyba z siebie dumni. O wyniku nie mogę jeszcze powiedzieć, jeszcze tego nie wiem, ale wiem, że szurają, nie brzęczą nasze skarbonki, ale to liczba atrakcji, która tutaj jest i która będzie tak naprawdę jeszcze przez kilka godzin sprawia, że chyba jest to, o czym marzyli niektórzy, żeby nawet nieduże święto gminy, ale mały piknik, który wcale nie jest taki mały, co widać za mną. Więc ta tęsknota za spotkaniem dzisiaj chyba jest, ten piknik jest chyba odzwierciedleniem tego, o czym wszyscy marzyliśmy przez rok. Żeby móc się w końcu spotkać, a że przy okazji pomożemy, to wydaje mi się, że dwójnasób ten piknik zdał swoją rolę. W tej chwili mogę powiedzieć, że jestem wdzięczny tak wielu osobom, że ciężko by mi było, gdybym wymieniał i zaczął ich wymieniać teraz, bo jest duże prawdopodobieństwo, że o jakimś dobrym aniele skromnym zapomnę w tej chwili, więc na pewno przekażemy wszystkim osobiste podziękowania, wyślimy do redakcji gazet, które objęły patronatem nasze przedsięwzięcie na czele z Gazetą Powiatową, listę wszystkich dobrych osób, którzy sprawili, że i mamy i dmuchaniec od strażaków, i rośliny, i poczęstunki, i wszelkiego rodzaju atrakcje na czele z biegiem ekologicznym, ale tu muszę wymienić Koło Gospodyń Wiejskich Kałuszyńskie Smaki z Kałuszyna, które zadbało o to, że poza przysmakami również jest tutaj zorganizowany bieg ekologiczny, którego przesłaniem jest walka o czyste powietrze. A wydaje się, że czyste powietrze to również zdrowie, więc abyśmy wszyscy byli zdrowi, to dziękuję im za to, że zadbali o to, że uzyskali grant, żeby taki bieg zorganizować. Sam uczestniczyłem w spacerze ekologicznym. Ze względu na obowiązki nie mogłem przebiec się z naszymi mieszkańcami, ale kilkadziesiąt osób z całej gminy zrobiło to dzisiaj z Patrycją Bereznowską i również jej wielkie, niskie ukłony, że nie tylko startuje na Mistrzostwach Świata, ale jest również z nami w takich momentach, kiedy potrzebujemy jej autorytetu, jej kondycji i jej poprowadzonych rozgrzewek. Dziękuję wam wszystkim, każdemu i wszystkim razem. Mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce na następnych imprezach w zdrowiu, bezpieczni, po to, żeby bawić się w swojej wielkiej gminnej rodzinie i gośćmi z zewnątrz. I oby bieg, w którym uczestniczy Patryk, jak najszybciej skończył się szczęśliwą metą, a wiadomo, bez kibiców każdemu długodystansowcowi jest trudno, więc na pewno Patryk z taką pomocą, z takimi kibicami będzie miał na pewno łatwiej. Jesteśmy z tobą, Patryku. Pomóżcie jak tylko możecie. Zbiórka dla Patryka jest cały czas w internecie. Liczę na was. Oby ta podróż Patryka skończyła się szybko, szczęśliwie, żeby mógł dalej zająć się swoją nowo założoną rodziną, a my moglibyśmy w tym momencie powiedzieć dziękujemy wam wszystkim, jesteście współsprawcami tego wyjątkowego, wspaniałego zamieszania. Dziękuję. Cieszę się bardzo, że mogłam dzisiaj uczestniczyć w ekobiegu, 5-kilometrowym biegu, który z okazji pikniku dla Patryka zorganizowany został w gminie Wieliszew, w miejscu, gdzie tak naprawdę jest świetna okazja do rekreacji w Parku Świętojańskim. Zaskoczyła mnie tak naprawdę ilość biegaczy i to, że
Wieliszewska społeczność tak fajnie zareagowała na potrzebę tak naprawdę wsparcia rodziny Patryka i samego Patryka w walce z chorobą. Naprawdę wiele osób zaangażowało się w to i wykorzystaliśmy walory tego miejsca, bo rzeczywiście można tutaj i spacerować. Wcześniej odbył się spacer. Później bieg na 5 kilometrów, który naprawdę cieszę się, że mogłam poprowadzić i razem z uczestnikami w różnym wieku wziąć udział i przebiec. To naprawdę fajna okazja, żeby skonsolidować społeczność, a jednocześnie poprzez aktywność i ruch pomóc. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za wsparcie firmie Arsgarden. Dziękujemy Ice, która zasponsorowała słodkości i różnego rodzaju gadżety dla dzieci, które biorą udział w różnego rodzaju konkursach. Dziękujemy również przedszkolom gminnym, przedszkolu w Wieliszewie, przedszkolu w Skrzeszewie. Wsparło nas również przedszkole numer 2. Właśnie w Wieliszewie, niepubliczne przedszkole Zatoka Przygód. Imprezę również współorganizował Powiat Legionowski. Koło Gospodyń Wiejskich w Kałuszynie wraz z panią Angeliką Gilarską zorganizowało bieg, ekobieg Spal Kalorie Nie Śmiecia. Dziękujemy naszym lokalnym OSP, OSP Skrzeszew, OSP Wieliszew, jednostka ratownicza z Legionowa. Pojawiła się z psami, OSP Wieliszew z kajakami, OSP Skrzeszew z super dmuchańcem, który cieszy się niesamowitym powodzeniem. Pan Andrzej Pisarzewski i zespół Przejściowy Stan odpowiadają za koncerty, które właśnie w tej chwili są na scenie. Pani Edyta Głogowska, Dorota Dukielska, pan Tomasz Kuczko, który zorganizował turniej siatkarski, wielkie podziękowania, pani Katarzyna Salwin-Drenowska, pani Dominika Sotniczuk, pani Sylwia Kuska, Róża Zalewska, pani Ania Ziółkowska, pani Marta Górczyńska. Te wszystkie kobiety zrobiły niesamowite ciasta na nasz kiermasz. Pani Sylwia Sadowska-Kado ufundowała rzeczy na licytację. Pan Marcin Żaluk i pan Piotr Mostowiec odpowiadają za nagłośnienie. Pan Wojciech Aleksiejuk przywozi osoby swoim Flintstonobusem. Dziękujemy również niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej z Wieliszewa i z Legionowa. One w ich stoiskach można zrobić sobie pomiar cukru, sprawdzić jakie się ma tętno, ciśnienie. Ośrodek Kultury w Wieliszewie ufundował książki, które można kupić i koszt przeznaczony jest, znaczy pieniążki przeznaczamy na Patryka. Referat sportu zorganizował różnego rodzaju konkursy. Podziękowania również należą się pani Justynie Starzyńskiej, Powiat Legionowski, Koło Gospodyń Wiejskich w Kałuszynie, Kałuszyńskie Smaki, Arsgarden, OSP Skrzeszew, OSP Wieliszew. Podziękowania dla jednostki ratowniczej PSP Legionowo. Dziękujemy również zespołom piłkarskim Dąb Wieliszew i Football Dream Academy, które zorganizowały konkursy piłkarskie dla dzieciaków. Just Ewalia, pracownia warsztaciarnia, przekazała paczki na nasze licytacje. Przedszkole w Janówku I, przedszkole numer 2 w Wieliszewie, przedszkole samorządowe w Skrzeszewie, jak i Zatoka Przygód, niepubliczne przedszkole z Wieliszewa i z Łajsk. Również zorganizowało kilka kącików dla dzieciaków. Retrosmaki i lody ze Świętojańskiej przekazały vouchery dla dzieciaków na nagrody. Na naszym pikniku jest również kiermasz ciast, które przygotowały między innymi Ania Ziółkowska, Róża Zalewska, pani Katarzyna Salwin-Drenowska, pani Dominika Sotniczuk, pani Sylwia Kuska. Wszystkie nagrody w konkursach, które zostały przygotowane przez wszystkie stoiska, zasponsorowała firma Delikatesy IKA z Michałowa Reginowa. Także serdecznie dziękujemy za wsparcie.
A popcorn w kinie plenerowym zasponsorowała pani Halinka ze sklepu u Halinki w Poddębiu. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wsparli nasz piknik, którzy wspierają Patryka, wszystkim mieszkańcom, włodarzom, ludziom dobrej woli. Dziękujemy bardzo.